Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ruch Maitri, to może ja jeszcze wrócę do mojego pobytu. Momencik, proszę o wyświetlenie tematu, siostro, chwileczkę. Hinduistyczne wpływy i inspiracje w katolickim ruchu Maitri. Proszę bardzo, 15 minut. Nie, no, można trochę przedłużyć ewentualnie, ale raczej nie, bo nam się tu obiad musi skroić. Może zmniejszyć, ale żeby był cały. Czy można całość wykresu pokazać? Bo siostra właśnie może zacznie od tego. Zmniejszyć, ale żeby był, był cały. To pan będzie pracował nad tym. Jeszcze dolny wykres, ale żeby właśnie... jeszcze zmniejszyć, dobrze. Żeby całość była. Tak, jest całość. Bo chodzi mi o jednak przemianowanie myślenia z myśli myśl hinduistyczną nałożyć na myśl chrześcijańską. Właśnie tu mam wykres, jak rozumieją pojęcie Boga, człowieka, świata według ludzi, którzy są na podstawie Wed. Indyjska księga, najstarsza księga Rigveda, mówi, że świat powstał z 1/4 rozproszonej części Brahmy. Słowo Brahma jest niedefiniowane, jakiś byt, który no, rozszczepił się. No, w ogóle cała teoria wybuchu stamtąd się też wywodzi, tylko że tam jest wybuch, że tylko 1/4 się rozszczepiła i z tej rozszczepionej części 1/4 powstały różne energie intelektu, siły woli, twórczości, siła fizyczna i z tych różnych energii powstały różne gatunki ludzi. Ta energia się jakby skumulowała, czy agresja, to powstały zwierzęta. Czyli cząstki boskie, zmaterializowane, tworzą świat materialny, a 3/4 niezmaterializowanego Brahmy jest w stanie kosmicznym. I właśnie tu jest mowa o połączeniu się z tego mojego zmaterializowanego Brahmy, czy Brahmana, z tą częścią niezmaterializowaną, która jest w kosmosie. I cały system jogi i różne te ćwiczenia właściwie do tego nawiązują. Ale co jest ważne, księga biblijna Genesis mówi też o powstaniu świata, ale całkiem inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że według księgi biblijnej Bóg to jest ktoś, ma wolę i rozum, decyduje i on nadaje prawo, nadaje przykazania, prawda, nawet i w raju, nie spożywajcie tego owocu, prawda, i sankcja, bo pomrzecie. Prawodawca od razu określa sankcję, stąd biblijny Bóg objawiony w Biblii, prawda, jest Bogiem stworzycielem, prawodawcą i sędzią, egzekutory tego prawa. I dalej, jeżeli chodzi o ludzi, nie ma w Biblii podziału ludzi na różne rodzaje duszy. Wszyscy ludzie pochodzą od tej pary Adam-Ewa na podobieństwo Boga. I to nawet sprzecznie niż w jakiejkolwiek pogańskiej religii, nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną. Jest napisane, stworzył Bóg, stworzył ich. Mężczyznę i kobietę, na obraz i podobieństwo swoje. Także nie ma, właśnie bardzo to jest tak typowe określenie powstania na przykład kobiety, kiedy jest mowa, kiedy powstał mężczyzna, Adam zwiedza zwierzęta żywe, definiuje je, nie znalazł istoty podobnej sobie. I potem jest powiedziane, że Bóg uśpił tego Adama z jego kości, stworzył Ewę i kiedy Adam spojrzał na Ewę, mówi, kość z mojej kości, ciało z mego ciała. To jest tak sprzeczne z pogańskimi jakimikolwiek poglądami. Zawsze kobieta jest jakby innej natury. A tu jest właśnie podkreślona jedność i taka właśnie natura człowieka jedna. I to jest tak sprzeczne z jakimkolwiek poglądem pogańskim, a szczególnie Wedy. Bo tam nawet oprócz tego, że jest Brahmin, to ma jest samą inteligencją, kshatriya to jest, ma siłę woli, władza, prawda? Vaishya to jest pomysłowość, twórczość i śudra to ten, co dźwiga, jest po prostu ignorancja, ciało, ciemna masa, tylko fizyczna siła. Więc taki podział ludzi, jeszcze oprócz takiego podziału, jeszcze kobieta jest
pasywna, a mężczyzna aktywny. Jest ciągle ten podział jeszcze między kobietą a mężczyzną, czego nie ma w ogóle podstaw w Biblii. I jeżeli weźmiemy Biblię, proszę zwrócić uwagę, też jest podział ludzi społeczny, kapłan, władca i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o warunki duchowe, wszyscy ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i dalej mówimy, Bóg stwarza duszę podobną sobie. Rozum, wola, nieśmiertelność, czego nie ma u zwierząt. Natomiast jeżeli weźmiemy wedyjski przekaz, te energie, które powstały z tego prapoczątku, są również i w zwierzętach, i w roślinach. Jeżeli chodzi o reinkarnację, pojmowane jako energia życia, dusza, to ta energia się potęguje poprzez, według tamtego myślenia, poprzez oddychanie, odżywianie. Ona się potęguje i zmienia ciała. Z jednego ciała w coraz wyższe ciała się wciela. W związku z tym można właśnie segregację istot żywych poprowadzić, począwszy od, powiedzmy, ślimaka, aż po bramina, poprzez tą wędrówkę duszy. I dlatego podział ludzi na kasty jest nie do opanowania tam, gdzie jest wiara w reinkarnację. Jakkolwiek podział kastowy został przez konstytucję obalony, jest równouprawnienie, bo konstytucja opiera się na deklaracji praw człowieka. No ale deklaracja praw człowieka powstała w środowisku chrześcijańskim i dlatego każdego człowieka jednakowo traktuje. I dlatego to bardzo konstytucja i wiara w reinkarnację, jak chodzi w Indiach, jest konflikt. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Gandhi został zastrzelony przez swojego rodaka, przez wyznawcę hinduizmu radykalnego. Więc jako ktoś, kto nie respektuje właśnie tego podziału kastowego. I dlatego, jeżeli wrócimy do rozpowszechniania hinduizmu w świecie i w Polsce, przejdziemy do rasizmu. Nie ma innej drogi. I rasiści, którzy do tej pory chcieli argumentować swoją wyższość, że blond to jest jakaś czysta jakaś dusza, a brunet to coś tam ciemnego jest wewnątrz, dzisiaj się nie da obronić takiego podziału rasistowskiego, biologicznego, bo no, nauka o człowieku daleko jest posunięta. Ale powiedzieć dusza inna. I proszę sobie wyobrazić, że mnie w Indiach Hindus przekonywał, że Słowianie mają inną duszę niż Celtowie, niż Germanie, niż Izraelici. I Izraelici mają tą najwyższą duszę i dlatego po śmierci w niebo wstępują. Więc to jest bardzo podstępna metoda segregacji ludzi według niby poziomu duchowego. I tutaj, jeżeli weźmiemy ideę nad człowieka, to wszystko się wzięło właśnie ze wschodu, Tybet i Indie. Proszę wziąć tajemne zapiski magów Hitlera. Wyraźnie podane jest i oficerowie, i Hitler w Tybecie szukali inspiracji. Ten cała rasa aryjska i tak dalej, Tybet. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ruch Maitri nawiązuje do... Oni, Polacy, o tym nie wiedzieli, ale słowo Maitri jest dla buddystów tak podstawowe, jak dla nas słowo caritas. Tylko, że pojęcie caritas wiąże się z miłością ofiarną. Jezus, prawda, ofiarę z życia składa. Człowiek, który poświęca się dla innych, po prostu się poświęca. Natomiast Maitri, według słownika, miłość uprzejma. No bardzo piękne słowo. I oni właśnie tą słownikowym definicją popisywali się w Polsce, ale jeżeli chodzi o Maitri, buddyjskie instytucje w Indiach mają ten tytuł bardzo często. Jest tak, medytacja Maitri, można w internecie szukać. Jest masaż Maitri, można szukać. Są warsztaty Maitri. Jest księga starożytna pod tytułem Maitri. I raptem, ja przyjeżdżam do Polski w 80 roku i raptem ruch Maitri działa już od 4 lat. Ja mam pierwsze ulotki, które na temat ruchu Maitri po powrocie z Indii mam. Bardzo ładna modlitwa świętego Franciszka. Recytowali ciągle, prawda, tą modlitwę, ale proszę zobaczyć, jakie w tych ulotkach były. I to było na pielgrzymkach do Częstochowy rozpowszechniane
i w różnych językach, nawet i były w językach francuskim, niemieckim i tak dalej, i podane adresy, gdzie można finansowe ofiary składać. I to weźmiemy tą rękę, prawda? Jeżeli weźmiemy tą dłoń w okręgu i bez słowa Maitri na tym, to jest, jak znam z Indii, z Towarzystwa Teozoficznego, właśnie to jest ich znak. Natomiast tutaj w Polsce powiedzieli, że to jest znak Trójcy Świętej. Skrzydła to Duch Święty, koło to Jezus Chrystus, prawda? Ręka to Bóg Ojciec. No więc takie krętactwo, że Polacy, no nie znając źródła, włączyli się w ruch Maitri. To była organizacja zarejestrowana jako ruch katolicki. I proszę zwrócić uwagę, na tych ulotkach jest powiedziane tak, że ruch Maitri w Polsce powstał w 1976 roku. Ale ten ruch ma na celu przebudowanie własnej świadomości. I teraz pierwsze oczywiście pomoc ubogim w trzecim świecie, szczególnie w Indiach. Pełniejsze uczestnictwo w ruchu Maitri objawia się umiejętnością jednoczesnego brania i dawania. My dajemy pomoc finansową i ubogacamy się ich kulturą. Czerpiemy z bogactwa ich duchowości. I dalej jest napisane tak, że w ruchu Maitri właśnie my się opieramy na wzorcach miłości chrześcijańskiej, na wzór miłości Chrystusa. I dalej piszą tak, takimi wzorcami miłości, ludzkimi wzorcami, oprócz właśnie Chrystusa, są dla nas święci Cyryl i Metody, święty Franciszek z Asyżu, ojciec de Nobili, Albert Schweitzer, pastor Luther King, dalej na gruncie indyjskim Ramakrishna, Vinoba Bhave, Mahatma Gandhi. Co ma Ramakrishna i Vinoba Bhave z miłością chrześcijańską, to znak zapytania. Ale właśnie takie nabieranie, jak się zaczęło? Mam tutaj gazetkę ruchu Maitri, 1980 rok, jest na Wienetce, jest Krishna, przedstawiona jako postać, która jest postacią radosną. Nasza pomoc bliźniemu jest radosna. Krishna jest symbolem radości. I ta gazetka z postacią Kryszny wychodziła długo, dopóki ja się do tego rzeczywiście nie przyczepiłam. Ruch Maitri potem dali na miejsce Kryszny dali Matki Teresę. Z kolei jak Matka Teresa była w Polsce, ludzie z ruchu Maitri się zjechali ją odwiedzić, bo reklama była, że to jest świecki ruch pomocników Matce Teresie. I jak oni się zjechali przy Matce Teresie i te jej obrazki i figury i tak dalej, Matka Teresa napisała do księdza prymasa Glempa, że nie dawała nikomu upoważnienia do zbierania w jej imieniu pieniędzy. I ten list był opublikowany w biuletynie dla Episkopatu Polski. I tak pisze Matka Teresa. Proszę wybaczyć, że ponownie piszę. To był rok 1991. Ponownie piszę w tej sprawie. Niektórzy założyli przedsiębiorstwa w moim imieniu i zarejestrowali spółki. Wprowadzają oni w błąd innych ludzi, którzy sądzą, że ofiary i dochody są dla mnie. Pragnę zaznaczyć, że ja nikomu nie dałam zezwolenia na zbieranie pieniędzy lub sprzedaż zdjęć czy figurek mojej osoby. Jeżeli ludzie chcą złożyć ofiarę dla biednych, mogą przekazać bezpośrednio siostrom misjonarkom miłości. Ja nie zezwalam na tego rodzaju działalność nawet naszym świeckim współpracownikom w Indiach czy gdziekolwiek na świecie. No ale tego listu, właściwie jak opublikowany był list na prośbę Matki Teresy, żeby wierni się dowiedzieli, był opublikowany w biuletynie dla Episkopatu Polski. No i Episkopat Polski pewnie nie bardzo zareagował, żeby wiernych o tym poinformować. Ruch Maitri się reklamował jako, że mają błogosławieństwo od papieża i
byli z wizytą, błogosławieństwo papieża otrzymali. I to był 1979 rok. I to było rozklejane po gablotkach. Ja już po powrocie z Indii w 1980 roku już to w gablotkach właśnie zauważyłam. I zaczęłam się tym interesować. I oni się właśnie, jak pisali jakieś broszurki, to się na przykład zapoznać się z innymi religiami, bo oczywiście respektować inne religie. Mam broszurkę o islamie i Gregorianum Roma, jakoby to w Gregorianum Roma było wydane. Masę było takich fałszywych tekstów, niby Gregorianum Roma. I teraz ja tylko część tej broszurki wzięłam, bo potem tam były cytaty rzeczywiście z Koranu, które no każdy się zgodzi z pewnymi zdaniami pozytywnymi. Natomiast negatywnych zdań nie było. Ale tam były podane, że islam pojawił się na Półwyspie Arabskim wśród ludu pochodzenia semickiego. Słowo islam znaczy poddanie woli Bożej, pokój i tak dalej. Ale dalej na temat Koranu. Koran jest Ewangelią islamu. Jego wersety były zesłane przez Boga prorokowi Mahometowi w latach 640 do 632. 610 do 32. I do tej pory zachowane w nietkniętej, oryginalnej formie w języku arabskim. W niebie znajduje się pierwowzór Koranu, zwany Matką Księgi. Koran jest spisany Słowem Bożym, który istnieć będzie zawsze. Koran jest cudem samym w sobie, jest księgą wiary. Cudowność Koranu potwierdza wiele jego wersetów. Więc chodzi mi o to, że młodzież była jakby wprowadzenie do islamu. Imam Mahdi Tahożuk był na ATK studentem. To jest ten muzułmanie tam gdzieś na wschodzie mieli swoją gminę od dawna. I właśnie on zaangażował się w reklamę islamu i faktycznie stworzył młodzieżowe takie stowarzyszenie muzułmańskie w Warszawie. Dalej, jeżeli chodzi o propagandę Gregorianą, prawda, i Matki Teresy, i papieża, przyszła do mnie pani z odnowy w Duchu Świętym w Zielonce i mówi do mnie tak. Gregorianum, rektor pisze, że ruch Maity nie jest ich i oni nie dawali zezwolenia na takie publikacje i pisze tak. Brak uczciwości ze strony organizacji i bezpośrednim powoływaniem się na Gregorianum wskazuje na moralną postawę tej organizacji. Zresztą, jak mnie poinformowano, sam fakt, że kardynał prymas dystansuje się od tej organizacji, że wchodzą tu i pieniądze zbiórkowe. No, więc przyszła pani i mówi, jak to papież błogosławi, a kardynał Glemp się dystansuje. Rektor Gregorianum odpisuje na pytanie. No to ja mówię, no to piszmy do tego Watykanu, jak to jest. Przyszła odpowiedź z Watykanu do tej pani, że papież błogosławi ludziom, którzy deklarowali, że chcą służyć Chrystusowi w jego cierpiących braciach, a nie ruch Maitry jako taki. No i to się wyjaśniło. Więc właśnie i błogosławieństwo papieża, i Gregorianum, i Matka Teresa, no wielkie autorytety, ale wszystko podszywane. I Matka Teresa, i papież, i Gregorianum do tego się nie przyznali. I dlatego ja chciałabym przestrzec przed jednym, że broszurki, które ruch Maity rozpowszechniał na pielgrzymach do Częstochowy i w różnych punktach duszpasterskich, rozmowy o hinduizmie, to nawet było sprzedawane w kioskach, w kuriach u nas w Warszawie, i rozmowy o hinduizmie. I znów reklama jogi, jaka joga jest wspaniała, jakie daje odkrycie Boga i do tego fascynującego doświadczenia w Indiach prowadzi yoga. Takie fascynujące doświadczenie Boga. To jest właśnie reklama, jaką daje tutaj ruch Maitri. I
napisane jest w tej broszurce, znów katolicy chyba nie umieli oceniać, nie martw się o zbawienie innych, bo o to troszczy się sam Bóg. Zajmij się sobą. Dalej jest powiedziane tak, że wszystkie religie mają w planach Bożych posłannictwo i moc zbawczą. Zarówno islam, jak i hindu są religiami objawionymi przez Boga. Dalej pisze tak. Tradycja święta i pisma święta obu testamentów są jakby zwierciadłami, w którym Kościół pielgrzymujący ogląda Boga. Takimi zwierciadłami są także wszelkie pisma islamu czy hindu przez Boga objawione. Że jednak przez pryzmat innych religii można na nowo odczytać Stary Testament. Są ludzie, którzy inaczej formują zasady wiary, inaczej wierzą, nie znaczy, że wcale źle wierzą. Inaczej wierzą, tylko nie znaczy, że źle wierzą. I tutaj właśnie, że pojmowanie Boga odzwierciedlane w inny aspekt, to jest ta sama rzeczywistość, tylko jakby od innej strony. No jak można od innej strony powiedzieć obserwowanie Boga, święta krowa, a powiedzmy obserwowanie Jezusa w Eucharystii. I że to jest od innej strony ta sama rzeczywistość, obecność Boga. I dlatego ja jedno proszę. Jeżeli w bibliotekach są broszurki i pisma ruchu Maitri, zwłaszcza pisane przez profesorów, którzy to jakby propagowali i sygnowane przez Gregorianum, proszę wiedzieć, że to są falsyfikaty. I nie może na przykład student, który pisze jakąś pracę, powiedzmy magisterską, opierać się na tych właśnie źródłach. Wydane zostały pisma Biblioteka Polsko-Indyjska. Założona była przez teozofów, pan Maurycy Frydman i pani Wanda Dynowska, która rzekomo tłumaczyła pisma indyjskie. Ja te pisma tłumaczenia znam i oryginalny znam. Pani Dynowska fałszowała, niewiernie tłumaczyła. Ja panią Dynowską jeszcze w Indiach żywą zastałam i wzięłam jej tłumaczenia i oryginały. Pytam, dlaczego pani przekręty stosuje? A ona mi mówi tak. Proszę panią, bo ja nie byłam zakonnicą wtedy, ja w Indiach wyjechałam jako osoba świecka. Proszę panią, chodzi o to, żeby poziom etyczny w hinduizmie podnieść na wyższy poziom, bo etyka chrześcijańska ma wyższy poziom. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o hinduizm, krwawe ofiary z ludzi do ogłoszenia konstytucji w 1947 roku były rytuałem religijnym. Konstytucja zakazuje. Okaleczanie dzieci z rodzin żebraków, żeby byli dobrymi żebrakami, bo spełniają swoją kastową funkcję, jest zakazane, ale z punktu widzenia religijnego to był akt religijny. Jeżeli chodzi o sati, palenie wdów razem ze zwłokami jej mężów, to był rytuał zakazany konstytucją. Także żeby te zakazy weszły w życie, trzeba było etykę podnieść. I pani mi mówi tak. Proszę panią, czy pani wierzy, że słowa, żeby czynić drugiemu, coś cię uczyni, najmniejszym mieście uczyni i tak dalej, że te słowa powiedział Bóg? No ja mówię, no tak. No właśnie, to jeżeli Hindusi wierzą, że Kryszna to Bóg, to można te słowa włożyć w usta Kryszny i oni, Hindusi, zaakceptują to jako naukę boską. Bo to jest nauka boska, prawda? No tak, bo to mówi Jezus, Bóg. No to oni myślą, że Kryszna to Bóg, no to dajmy je. I oni przyjmą tą etykę. Więc właściwie cała propaganda hinduizmu idzie w kierunku przemianowania społecznego, a nie w kierunku szukania Boga albo szukania prawdy jakiejkolwiek, czy ontologicznej, czy metafizycznej. Po prostu praktyczny sposób tylko chrześcijanom teraz powiedzieć, że jest reinkarnacja. Tamtym właśnie zlikwidować te praktyki bardzo drastyczne i na jednym mianowniku reinkarnacji złączyć ludzi, wyznawców różnych religii. I teraz jest pan Maitreya. Buddyści oczekiwali, że będzie powrót Buddy. Jeszcze mam minutkę. Trudno, siostrze, przerwać. Że będzie powrót Buddy jako wcielenie
miłości kosmicznej, Maitri. I w Tybecie jest centrum hier, centrum okultystyczne w Tybecie. I głowa hierarchii okultystycznej przyjął tytuł Maitreya. Proszę szukać w internecie. Maitreya, Miss Maitreya, Antychryst Maitreya. Kim jest Maitreya? Jest to człowiek, który w Tybecie przeszkolony i promowany jest jako przyszły, no jakby głowa wszystkich religii. Zjednoczy wszystkie religie na jednej bazie reinkarnacji. I promuje reinkarnację. I tu ONZ bardzo tego człowieka no, faworyzuje. W Ameryce budują już świątynię i w tej świątyni mają być kaplice dla różnych wyznań. I właśnie Maitreya jako głowa wszystkich religii, bo na niego czekali. Chrześcijanie, Chrystus powróci, właśnie powrócił. Buddyści czekali na powrót Buddy, właśnie powrócił. Kryszniacy czekali na powrót Kryszny Kalkina, powrócił. Właśnie dopasować się do wszystkich religii i opanować, bo chcą zjednoczyć wszystkie narody jako jedną rodzinę ludzką. Musi być wspólna baza prawna, konstytucja, kodeks prawny, prawda? Na jakiejś bazie. Nie ma na świecie jakiegokolwiek kodeksu, który by nie był oparty na światopoglądzie. I teraz trzeba stworzyć wspólny światopogląd, żeby było wspólne prawo dla wszystkich. Opracować wspólne prawo. I tu jest potrzeba tej właśnie wspólnej płaszczyzny. I mamy właśnie teozofia, antropozofia i szkoły antroposoficzne w Polsce powstają bardzo reklamowane. No dziękuję, tak w wielkim skrócie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.